o puchar wójta gminy Drwiny Jana Pająka, który jest z nami obecny, jak zawsze na każdych zawodach. Ja chciałem powitać wszystkich zawodników, wszystkich miłośników koni, wszystkich przybyłych ludzi, którzy po prostu są z nami, wszystkich, którzy się przyczynili do organizacji tych zawodów. Najpierw oddam mikrofon panu wójtowi, żeby oficjalnie rozpoczął te zawody, a następnie przeczytam regulaminy dwóch konkurencji, konkurencji zręcznościowej i konkurencji szybkościowej. Oddaję mikrofon panu wójtowi. Szanowni Państwo, ja witam również serdecznie wszystkich, przede wszystkim uczestników tego turnieju Pucharu, zawody konne o Puchar Wójta Gminy Drwinia, wszystkich, że się tak wyrażę, jeźdźców i stadniny, które wystawiły tutaj zawodników, ale też wszystkich miłośników koni, bo z tego co wiem, to na terenie gminy jest ich bardzo dużo, ale też i tych, którzy w jakiś sposób przyszli spędzić tutaj mile czas. Szanowni Państwo, widzimy, że pogoda z jednej strony tutaj dopisuje, ja przyjechałem teraz z Lipnicy Murowanej, tam potężna burza. Mam nadzieję, że pogoda dopisze do końca. Zawodnikom życzę powodzenia w tych zawodach. No i wszystkim tym, którzy są kibicami, żeby spędzić mile czas. Wszystkiego dobrego. Otwieram drugie zawody konne o Puchar Wójta Gminy Drwiny. Dziękujemy panu wójtowi. Ja postaram się przeczytać, tylko rozwiewa trochę kartki. Drodzy Państwo, dzisiejsze zawody, tak jak mówiłem, odbędą się w dwóch konkurencjach. W konkurencji zręcznościowej i w konkurencji szybkościowej. Przeczytam pierwszy regulamin konkurencji zręcznościowej. Konkurencja polega na odpowiednim przejechaniu parkuru w jak najkrótszym czasie. Zawodnicy są poinformowani, jak należy przejechać parkur. Każdy zawodnik może startować dwukrotnie pod warunkiem, że oba przejazdy będą na dwóch różnych koniach. Czas mierzony jest wyłącznie po przejechaniu celowników startu i zatrzymany przy celownikach mety. Za każdą ominiętą przeszkodę zawodnik otrzymuje 10 sekund kary. Za każdy przewrócony pachołek, zrzuconą przeszkodę na niskim przejeździe, przesunięte drągi czy przewróconą oponę, do czasu zawodnika doliczone zostaną 4 sekundy. Zawodnik zostaje wyeliminowany za ominięcie celowników startu i mety oraz pomyleniu kolejności pokonywanych przeszkód. Również zostaje wyeliminowany upadek z konia lub upadek konia. Konkurencja szybkościowa. Organizowana będzie w konkursie równoległym, to znaczy dwóch zawodników startuje w tym samym czasie. Każdy z nich na swoim torze. Spośród danej pary wygrywa osoba, która jako pierwsza wjedzie na metę. Przejazd polega na jak najszybszym wystartowaniu zawodnika ze stój, dojechaniu do beczki na swoim torze, wykonaniu wolty w dowolną stronę, czyli wykonaniu pełnego koła i powrót na metę. Zawodnik zostaje wyeliminowany w sytuacji zajechania drogi przeciwnikowi lub przejechania na jego tor. W momencie, gdy ilość zawodników jest nieparzysta, zostaje wylosowany spośród wszystkich jeden jeździec, który przechodzi automatycznie do następnej rundy.